Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i jeżeli Cię interesują dawne certyfikaty UKOI dla pracowników offshore'owych, no obecnie jest to Gas and Oil UK Certificates, to oczywiście zachęcam Cię gorąco do obejrzenia tego wideo. No i musisz wiedzieć, że w marcu 2013 roku szczęśliwie się zakwalifikowałem, a następnie przeszedłem taki trening dla lekarzy w centrum Falknatek Aberdeen Scotland i oznacza to również, że uzyskałem jako jeden z nielicznych lekarzy w Polsce uprawnienia do badania pracowników offshore'owych platform wiertniczych z reguły na Morzu Północnym dla Oil and Gas UK. No i te badania będę przeprowadzał we Wrocławiu. Dostałem nawet taki dyplom. Kto nie wierzy, niech zobaczy, że tutaj jest moje skromne nazwisko. No, chyba starczy tego chwalenia się. No, samo szkolenie było wyjątkowo interaktywne po takiej części teoretycznej. Tutaj mogę Ci pokazać trochę materiałów. Tą część teoretyczną przeprowadził dr Graham Furness, Medical Advisor for Oil UK Gas. No, było to bardzo interaktywnie. Omówiliśmy kilka ciekawych medycznie przypadków, które można było dopuścić, można było nie dopuścić. Natomiast część praktyczna, czyli tak zwane underwater evacuation, odbyło się na sąsiednim basenie. Basen był w tym samym budynku. No i osobiście miałem zaszczyt, aby wycofać się z tonącego helikoptera. No, było tam kilka wersji tego ćwiczenia, najpierw tylko zwykłe zanurzenie, potem jeszcze było capsize, prawda. Oczywiście przed tym wszystkim był taki trening praktyczny, no a później oczywiście ci trenerzy nadzorowali nas podczas tego wydobywania się. Jak potem się okazało, w czasie takiej miłej nawet rozmowy, jeden z nich był wcześniej zawodowym nurkiem. Także wierz mi, nie jest to takie straszne, będzie to część również Twojego treningu jako pracownika offshore'owego, ale jeżeli ja się wydostałem, to nie bój się tego, co opowiadają starsi koledzy z Twojej branży. No, Ty na pewno też dasz radę, ja jestem już dziadzia prawie 50 lat, jeżeli jesteś trochę młodszy, dasz na pewno radę się z tego helikoptera wycofać. Natomiast generalnie, co z tego wynika dla Ciebie? Jakie ma przełożenie to moje szkolenie na Twoją skromną osobę? No, jeżeli jesteś osobą z południa Polski, no nie będziesz musiał więcej tracić czasu, aby pojechać do któregoś z miast portowych lub nawet część osób jedzie za granicę, aby uzyskać właśnie ten offshore'owy certyfikat. No, oczywiście zakres badań jest bardzo szeroki, niestety praca na tych platformach nie jest zbyt bezpieczna, znaczy jest bezpieczna, ale czasami się coś tam zdarza, jakiś sztorm, jakieś tam inne dziwne rzeczy. Pamiętamy wydarzenia w Zatoce Meksykańskiej, no, że bezpieczeństwo ludzi tam nie podlega dyskusji. Naprawdę nie podlega dyskusji, także również ten medical obejmuje taki dość szeroki zakres badania, są tam badania laboratoryjne. No i jeżeli nie jesteś z Wrocławia, musisz się niestety ze mną umówić mailowo, no lub telefonicznie, abyśmy przynajmniej uzgodnili pewne szczegóły, czego ja od Ciebie będę oczekiwał. No a sama wizyta we Wrocławiu nie zabierała Ci zbyt wiele czasu. No, tylko w zasadzie tyle, ile naprawdę potrzeba na badanie lekarskie, ocenę Twoich badań. No, jeżeli wybierzesz taką opcję, mail do mnie jest tutaj lekarz@krasnicki.com.pl. Opcja telefoniczna 601-775-123, jeszcze raz powtarzam, 601-775-123. No i koniecznie musisz tutaj powiedzieć, że chodzi o badania na platformy wiertnicze, żeby po prostu w recepcji wiedzieli, o co chodzi. Także na tym zasadzie kończę i na ten sam koniec możesz obejrzeć parę migawek z mojego szkolenia, także wiedz, że jeżeli jesteś pracownikiem offshore'u,
czy będziesz pracownikiem offshore'u, to taki trening również będzie Ciebie czekał. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Bye bye. A wszystkich oczywiście jeszcze przy okazji zachęcam do wizyty w Aberdeen w Szkocji. Polski język jest tam słyszalny, jest tam wielu Polaków, także na pewno niczego nie stracisz jadąc w tamte rejony. My prediction is